Hej Polacy, nie dajcie się manipulować i napuszczać jak pies na pędzącą ciężarówkę. Niezależna Polska TV www.nptv.pl. O słońca brzasku w sosnowym lasku strzelali do nas Sowiety. Katyń. No to Polaki to lubią Katyń. Lubią. A tak naprawdę gówno o nim wiedzą. Co wiedzą? Że zabijali Polaków. Kto zabijał? Sowiety. Strzałem w tył głowy w Katyniu. Ile tych Polaków zabili w Katyniu? No, różnie mówią, różnie wiedzą. Jedni mówią, panie, 22 tysiące i pół oficerów pomordowali w Katyniu. Tak w ogóle to 22 z hakiem pomordowali. To prawda. A w Katyniu tak 4,5 tysiąca pomordowali. To prawda. Strzałem w tył głowy. A już mało kto wie, że jedną kobietę zamordowali tam. Córkę Dowbora Musińskiego, wybitnego generała, przywódcy Powstania Wielkopolskiego. Jedną córkę mu zabili Sowieci. Pilotem była, porucznikiem była, a drugą Niemcy mu zabili. A dlaczego nas tak zabijali, co? Co to myśmy tak zrobili, że tak nas, jak bydło w rzeźni, tak nas? Chociaż... Strzał w tył głowy to dobra śmierć. Skąd to wiem, jak żyję? Od lekarzy to wiem. Ja jestem 60. rocznik i ja znałem ludzi, którzy się w 39. roku bili. Znam ludzi, którzy się do niewoli sowieckiej dostali. Znałem. I mam na to zdanie. Ale wyzywają mnie internauci, że mówimy o różnych rzeczach, znaczy ja mówię o różnych rzeczach, a o Katyniu żadnego ani słowa i to skurwysyństwo jest, że ani słowa, bo niby tak chcieli, żebym tak powiedział, to wam powiem. W Katyniu i w innych miejscach kaźni zabijali nas Sowieci, a konkretnie NKWD. A co to było NKWD? NKWD to było służba bezpieczeństwa sowiecka, na której czele stał człowiek o nazwisku Beria. I to ten Beria bardzo parł do tego rozwiązania. A skąd się te oficery tam wzięły, te oficery pomordowane? I co to były za oficery? No to były polskie oficery i to były rezerwowe oficery. Oni byli lekarzami, prawnikami, inżynierami, urzędnikami państwowymi, policjantami, strażą graniczną. Zawodowych oficerów było mało. A skąd one się tam wzięły, te oficery? A do 17 września Sowiecki Sojusz, jak to się mówi, cios w plecy nam zadał. Wbił nam nóż w plecy. Zaatakował nas, wcześniej się z Niemcami ułożył i zaatakował, kawał Polski zabrał. Ja znałem ludzi, co z goryczą w głosie mówili na temat II Rzeczpospolitej, że to zdrada, że to hańba, pieprzona wojna, przegrana. Uczyli was dzieci, że całe dywizje polskie bez jednego strzału do sowieckiej niewoli szły? Mówili wam to? Mówili wam to, jak prosto z pociągu do sowieckiej niewoli mężczyźni płakali jak dzieci, jak bobry. A co to się stało takiego? Tego 17 września to jakaś wojna z Sowietami była?
Nie, nie było wojny. Nie było wojny. Nasi sojusznicy, Anglia i Francja, wymogła na naszych rządzących, żeby wojny nie było. To co to było? Nic nie było. Po prostu weszli, wzięli do niewoli, a potem zabili. Ale pytanie, od razu chcieli zabijać? Nie, nie od razu. A gdyby chcieli zabijać, to by się nie bawili w takie tam internowania, pocztę polową by się nie bawili. Przecież ci ludzie pisali listy do domów w 39 roku, w 40 roku. Potem w kwietniu ustały te listy. Było miejsce, gdzie są w tych listach. To co, o co to poszło? O co to o Polskę poszło. Polski ma nie być. Do tej wojny z Niemcami wepchnęła nas Anglia, żeby zyskać na czasie nasz sojusznik. Niemcy podpisują z Ribbentropem, ze Stalinem układ, wchodzą 17 września, zagarniają kawał Polski, przesuwają swoją granicę na zachód, bo byli silniejsi, a my byliśmy słabsi. Bo była wojna, ale jej nie było. Więc kim byli ci wzięci do niewoli? Nikim. Internowani byli. I co? I tak ich trzymali? No, trzymali ich, tak. A co z nimi robili? A przesłuchiwali. I co? A pytali o różne rzeczy. I co? No i większość z nich, znakomita, nie chciała pójść na współpracę z Sojuzem. Tam 300 paru poszło, różne tam o tym mówią. A resztę zabili. Bo to był element niepewny. Ale wiecie, zabijanie trwało miesiąc. I potem, kiedy Sikorski nawiązał stosunki z Sowietami, na pewnym raucie Mołotow, to był minister spraw zagranicznych Sowietów, na pytanie, gdzie są nasze oficery, powiedział, popełniliśmy olbrzymi błąd. A wcześniej powiedział, że do Mandżurii uciekli, czy coś takiego. Takie pierdoły. Ale wiecie, do czego zmierzam? Wiecie, dlaczego tych ludzi zabili? Bo rząd był do dupy. Bo państwo było do dupy. Bo polityka była do dupy. Bo zostawili tych ludzi samym sobie. Na łaskę Sowietów. Anglia nie była w stanie wojny z Rosją. Ani Stany Zjednoczone też nie były w stanie wojny z Rosją. A w październiku 1939 roku w Zakopanem spotykają się NKWD-ści i gestapowcy i ustalają, jak będą rżnąć Polaków. Zawodowcy, no, mamy w tym swój udział. Bo kto NKWD stworzył? Dzierżyński stworzył. Dzierżyński tam rządził do 1926 roku. W tym NKWD to jego pomysł, jego struktury. A potem to całe NKWD stało się bardzo dziwnym tworem. No mało Rosjan tam było. Przeważnie tam byli Żydzi. I ten Beria, Gruzin, mówią, że Gruzin, strasznie parł do tego, żeby zabić tych Polaków. I jak parł, tak naparł, przekonał, Stalin podpisał. Wielu tam podpisało ten rozkaz. Zabić, unicztożyć. Zobaczcie sobie film Wajdy, który tylko dla nas jest zrozumiały, bo dla cudzoziemca już kompletnie jest niezrozumiały. Nic nie rozumieją, że co to, czemu oni nie uciekali, kto ich pilnował, dlaczego ich zabili, kto ich zabijał. Ostatnia scena w lesie, najlepsza, bo taka oczywista. Wyprowadzają z czarnego worona, kula w łeb do dołu, bagnetem dobić, zakopać. A w tym lesie smoleńskim mówią, że 150 tysięcy trupów pomordowanych, inni, że 80. Takie letnisko NKWD. Ale wróćmy do Niemiec i do Rosji. A czym to zabijali tych? Te Sowiety, te NKWD-zcy zabijały tych Polaków. A niemiecką amunicją zabijały. Świeżutko wyprodukowaną. Bo byli w sojuszu z Niemcami wtedy. To Niemcy przywieźli. I wiecie co? Tam w Katyniu pracowały dwie kamery.
Jedna do towarzysza Stalina, a druga do towarzysza Hitlera. Film kręcili. Instruktażowy. I ten film się stały. Ten film potem po wojnie, ten niemiecki, posłużył temu, że nie przerzucono winy na Niemców, chociaż ruskie to tam się darły, że to Niemcy pomordowali tych oficerów. A na Norymberdze Niemcy powiedzieli zaraz, mamy film, pokażemy. No i pokazali. Wiecie jaki efekt? Te wasze sojuszniki zasrane, te Ameryńce i Brytolce na 50 lat wody w usta nabrały i żadnego Katynia nie było. Zapomnieli o tym? No to, że w PRL-u o Katyniu nie mówili, to jasna sprawa. Najbardziej zrozumiała, ale Amerolce nie. Ważniejsze są układy z Rosją. To co robił ten pierdolony rząd londyński? Co robił Sikorski przez ten cały czas, że pozwolił tych ludzi zamordować? Wiecie, że od pierwszego strzału rząd brytyjski i amerykański wiedział, co się dzieje? Że zaczęli mordować polskich oficerów. Prawo zwycięzcy wybić wszystkich, tak historia pokazuje. A w Starym Testamencie to poczytajcie, co Żydzi robili z podbitymi narodami. Wszystko wyrzynali, łącznie z kotami. Chociaż kotów pewnie mniej wyrżnęli, bo koty najprędzej uciekły. Ale wszystkie zwierzęta, dzieci, krowy, konie. Taki u nich charyzmat. No i co, od pierwszego strzału wiedzieli i milczeli? Milczeli. A dlaczego milczeli? Bo to na rękę Angolom, ta rzeźnia. Angolom na rękę. Bo co by to było, jakby się, nie daj Boże, Polaki z Sowietami ułożyły. Co by to było? Najkrótsza droga do Polski ze Smoleńska po linii prostej. A nie tam przez Tobruk, przez Monte Cassino. Tak? Myślcie, dzieci. Doprowadzili do tej sytuacji. Pozwolili wymordować. Jest taka scena. Sikorski rozmawia z Churchillem. Premier Wielkiej Brytanii to był. Takie bydle. Ludobójca taki. Mordował Hindusów, Murzynów. Dzielny człowiek. On swoich też mordował. Anglików. Kiedy nie pozwolił ostrzec Londyńczyków, że będzie nalot, bo zdemaskowałoby to przed Niemcami, że szyfry mają niemieckie. No i przyszedł Sikorski do tego Churchilla i mówi, gdzie są moi oficerowie? A Churchill, nie przerywając palenia cygara, mówi, ty myśl o żywych, ty nie myśl o martwych. Tak mu spadło od razu, bo on wiedział, że już ich nie ma. I teraz drugi cud. Skąd Niemcy wiedzieli w 1943 roku, gdzie szukać tych zakopanych oficerów w Katyniu? Bo tam byli w 1940 roku. Bo w innych miejscach nie znaleziono pomordowanych policjantów, oficerów. Bo Niemców tam nie było. A tam byli Niemcy. Dokładnie w tym lesie wiedzieli, gdzie. To bajki, że jakiś robotnik coś zobaczył. Ludzie. Jaki robotnik? Tam żywa noga się nie ostała. Specjalne komando śmierci to robiło. Rzeźnik główny, Błochin mu było. Mówią, że 50 tysięcy ludzi osobiście zamordował. Taki małojec był. No. To nie był Rosjanin. I te Niemcy tam znalazły te mogiły, odkryły te mogiły, bo co one chciały zrobić, te Niemcy wtedy? Myślały, że Polaki tak się wstrząsną i pójdą z Niemcami na Ruskich, a to 43 rok, to już baty dostawali równo od Sowietów. Już tam Rokossowski walił ich równo. Tak. Dano ich zamordować. A dlaczego przestano ich mordować nagle? A, bo Niemcy pobiły Francję. I Stalin powiedział stop. No, bo sprawa się zaczęła robić dziwna. Kim byli ci oficerowie, mówiłem. Elita narodu to była. Elita narodu. No, a Sowiety, co tam. Ta elita nie była im do niczego potrzebna. I teraz uważajcie, kamracia, bracie. Ten Beria.
wyszło na jaw. Pierwszy Chruszczow to wyciągnął. Był całe życie brytyjskim agentem. I on przez pewien moment władzę miał w Sojuzie tak zwanym. I chciał z Sojuzem coś takiego zrobić, co potem Jelcyn prawie że zrobił. Na rękę Anglikom. Chruszczow o tym powiedział. Jelcyn o tym powiedział, że był agentem brytyjskim. Józef Kosecki, docent cybernetyki społecznej, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny człowiek, też o tym powiedział. Dokumenty nawet przedstawił. I teraz myślcie, Polaki. Myślcie, Polaki. Jaki rząd powinien stać na czele państwa? Jaki rząd stał na czele państwa, że pozwolił zabić tych ludzi? Że się o tych ludzi nie troszczył, nie alarmował? Przecież Ruscy z Anglikami, z Amerykańcami nie wojowali. Co oni robili przez te kilka miesięcy? A zastanawiacie się, co się stało z ambasadą polską po 17 września? Elegancko wyjechała do Finlandii. Za pomocą Niemców. Nie było planu zabić ich. Jakby od samego początku chcieli ich zabijać, to by ich zabijali. Oni, ruskie są praktyczne. Anglicy. Nasi śmiertelni wrogowie. Nasi nieubłagani wrogowie. Którzy nie życzą sobie, żeby istniało coś takiego jak państwo polskie. Przez swojego długoletniego agenta, Berię. Stworzyło taką sytuację, żeby nigdy nie było sojuszu z żadną Rosją, z żadną Polską. Bardzo pilnowali, żeby ten rząd londyński, ten Sikorski, ten wódz naczelny, przecież nie mieliśmy wojny z Rosją, przecież mógł kontaktować się, mógł przecież pytać, alarmować. Jakby był rząd aktywny, to by się ruskie nie odważyły zabić. Ale ruskie poczuły, że mają wolną rękę, mają, zrobią co chcą. Wolną rękę i w Norymberdze to potwierdzili. Niemcy się obronili, bo film mieli. No to cisza. Co tam Polaki? Co tam? Polaki są do rżnięcia. Nauczta się tego. Jak jesteśmy rządzeni przez takie bydło, jak rządziło nami po 1926 roku, to taka katastrofa murowana, taka klęska murowana, taki pieprzony wrzesień. Ja się znałem z tymi ludźmi, którzy walczyli. Pieprzona wojna, pieprzony wrzesień, zdrada, klęska i zdrada. Katyń, jak my to się lubimy upaprać w tym. Czym się to, kurwa, tak podniecacie? Czyją chwałę świętujecie? Dosyć tego biadolenia, tego skomlenia. No wyrżnęli nas. Wyrżnęli nas jak bydło. Jak barany. Mamy to święto? Wy świętujcie chocim. Kłuszyn świętujcie. Odsiecz Wiedeńską świętuj, triumfy świętujcie. A wy na Katyń, a bo to jest na rękę pośrednikowi. Katyń, zobacz ta, jak was rżnęli. Kto was rżnął? Kto nas rżnął? Żydy z NKWD. Są na to dowody. Śluby katyńskie. Pilnują, bo się boją sojuszu słowiańskiego. Ja mówiłem i powtórzę, tam w tym lesie 80 tysięcy ludzi, ruskich, Rosjan leży pomordowanych. Nie tylko Polacy. Tak to trzeba widzieć. A my opłaczemy, obiadolimy, nafukamy się. A taki zimny na przykład Nowozelandczyk na spokojnie na to popatrzy. I beznamiętnie wyciągnie wnioski. I żeby mi żadna
nie chcę nawet mówić, żeby mi żaden gostek ani gostkowa nie powiedziała, że ja usprawiedliwam ruskich. Nie, nie usprawiedliwiam. Zrobili, bo mogli. Bo mogli. Bo agent nakręcił całą tę sprawę brytyjski. Wykonał zadanie. Powtarzam, gdyby chcieli zabić, zabiliby w 1939 roku. Nie bawiliby się w karmienie, w internowanie, w liczenie, w przesłuchiwanie. Po co? Katyń. Ja robiłem rekonstrukcje historyczne i mój kolega, mój dowódca pierwszego pułku Manów Krechowieckich mówi, że jego krew zalewa, bo widzi te rekonstrukcje, gdzie my ponosimy klęski. Nie rekonstrukcje, gdzie odnosimy zwycięstwa. Jakiś parszywy gen jest. Tak, pamiętajmy o tym Katyniu, jak najbardziej. Pamiętajmy. Ale nie brandzlujmy się tym. To wstyd i hańba. To upadek jest nasz. To upadek wszystkich i wszystkiego. A wiecie dlaczego jeszcze? Bo nie znaleźliśmy winnych. Ciągle nam się mówi o tych tylko, co walili w te czaszki tych Polaków. A nie mówi się o tym, co robiła w tym czasie Anglia. Co robiły Stany. Interesy robiły. Stany z Niemcami i z Ruskimi. A Angole czekały na zwłokę. Jak się zorientowały, że te Polaki mogą być sojusznikiem dla Sowietów. A mogą. Mogą. A pokazać wam? Zaraz potem był pakt Sikorski-Majski i zaczęła powstawać wielka armia pod dowództwem Andersa w Rosji sowieckiej. No, no, bo najkrótsza droga do Polski ze wschodu, nie przez Afrykę. I skąd się tam oficery wzięły w tej armii Andersa? Ano to były oficery połapane, pointernowane na Łotwie, w Estonii. Przecież oni potem zostali przejęci przez Sowietów, kiedy ruskie podbiły te państwa. I już nie mordowali tam tych oficerów. No, ciekawe, prawda? Takie tylko cząstkowe prawdy nam się daje. Za Katyń winne są Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. Wielka Brytania jest winna. A Francja też. I rząd polski. Rząd polski. Jest winny, który doprowadził do tej katastrofy i zostawił naród sam, a sam ten rząd przez zaleszczyki, szczyki, tak? Wyszczykał się z Polski. I te dywizje brane do niewoli, ta hańba. Widziałem płaczących ludzi, pili wódkę i płakali po tylu latach. W nowiutki polowy mundur, kabura nowiutka, pas, mapnik, buty. Wyszedł z pociągu prosto w łapy sowieckiego soldata. Bo taki gówniany rząd mieliśmy. Armia milionowa poszła na przemiał. A wy mi o Katyniu. Że to niby ludobójstwo. No, to była zbrodnia wojenna, ale nie ludobójstwo. Ludobójstwo ma inną formułę. A tu wróg zabija wroga. Wróg zabijał wroga. Bo czuł, że może. Ja nie usprawiedliwiam nikogo. Ale agent Beria, brytyjski agent Beria. Nie wiedzieliście o tym? Nie wiedzieliście. A to gdzie jest minister edukacji? Nie edukujemy młodzieży? Znowu ich wprowadzamy w błąd? Bo co? Bo mamy być w nienawiści do ruskich na wieki wieków. Amen. Mamy oddać życie za interesy brytolskie i amerykańskie? Bo tak im pasuje? I znowu dokumenty na następne 50 lat schowane? Toć zajebali nam Sikorskiego Brytole. To takie trudno zgadnąć? A kto mógł inny? I znowu na 50 lat schowane dokumenty?
Katyń. Hańba. Hańba. Pomodlić się, zadumać. Mszę żałobną odprawić, kto w Boga wierzy. Ale nie opierać na tym polityki, państwa. Katyń. Znałem księdza Peszkowskiego osobiście. Wojtuś do mnie mówił. Wojtuś do mnie mówił. On tam jeździł, te cmentarze zakładał, tam się modlił, padał krzyżem. Bo to ruskie potem wszystko pokazały. Te cmentarze się same nie zrobiły. Nie. Dużo opowiadał. Zmielono nam rodaków. Poświęcono i ta Norymberga. Zwracam wam uwagę, ten pomnik w Jersey, co stoi, tego żołnierza z bitym karabinem w plecy. Paskudny pomnik, artystycznie paskudny. Zniechęcających z ludzi, którzy tam mieszkają, do Polaków. No wyobraźcie sobie, że mieszkacie przy takim pomniku. Dopiero w 90-tych latach postawiony. Przez cały ten czas w Ameryce nie można było o tym mówić. Ludzie, ludzie. Pokażcie nam ten film z Katynia. Gdzieś go Amerykańcy mają, a ruskiego nie dadzą, tego co swój mają. Pewnie gdzieś tam w przepasnych kazamatach Łubianki schowany, a może zniszczony. Tak se weszli do lasu, tak? Niemcy tak se weszli do lasu, takiego lasu jak tu, i powiedzieli, o tu leżą Polacy i tu leżą Polacy, tak? Tak, po 2 latach, tak. Znaleźli, wykopali tak bezbłędnie, tak? Bo tam byli. Byli tam. To klęska ten Katyń. Klęska. Żołnierska śmierć na polu bitwy w stanie uniesienia bojowego. Jak to mówił jeden mój wychowawca, dożył 90 i mówił, jak ja żałuję, synku, że w 39 roku nie zginąłem. Tak mówił. Powtarzam, co mówił. Będę umierał w moczu i kale, a tak bym umarł w ogniu. Tak się nami bawią. Ja jestem Endek, na koniec wam powiem, narodowy demokrata. Ekonomia krwi. Ekonomia krwi. Żadnych strat. Uderzyć wtedy, kiedy wróg śpi. I strzelić mu w tył głowy albo poderżnąć gardło. Żadnych strat. Żadnego ryzyka. Ale wróg to z nami zrobił. No, jak to się mówi? Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech spoczywają w pokoju, niech im ziemia lekką będzie. I jak to się tam mówi, śpi kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie. Polska przyśni Tobie, tak. Śpi kolego w ciemnym grobie. Śpi kolego w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni Tobie. Niech się Polska przyśni Tobie. Hej Polacy. Nie dajcie się manipulować i napuszczać jak pies na pędzącą ciężarówkę. Jeżeli uważacie, że to, co wam powiedziałem o Katyniu, co jest zaczynem, żebyście zgłębili temat, a można zgłębić. Można zgłębić. To nie zapomnijcie o tym kciuku. No muszę o tym powiedzieć. O tym kciuku pod filmami. To jest ważne. I po tych portalach innych roznoście.
A na koniec chcę wam taki tekst przeczytać, który oddaje ducha ludzi, którzy przez całe swoje życie żyli obok rzeczywistości, chociaż czynny brali w niej udział. Wchodzimy z twarzami zdrowymi od mrozu. Siadamy przy ogniu tańczącym z radości. Ścieramy z nadgarstków odciski powrozów. Wołamy o wino i chleb i tłustości. Spod ścian patrzą na nas w milczeniu miejscowi, napięci, na wszystko gotowi. Wchłaniamy łapczywie wielkimi kęsami, łykamy alkohol, aż warczy nam w grdykach. Bekniemy czasami, pierdniemy czasami, aż z ław w ciepło wzbija się woń wędrownika i płynie pod ściany miejscowych, jak ręka, co mówi: przestańcie się lękać. Śpiewamy piosenki o drodze i pracy, o braku pieniędzy i braku miłości. Podnoszą się ze snu miejscowi pijacy, słuchają oczami rozumnej przeszłości. Ktoś wstanie, podejdzie, zapyta: kto my? My, dzieci wolności, bezdomne my psy. Przysiada się stawiać i pytać nieśmiało: gdzie dobrze, gdzie lepiej, a gdzie pieniądz rośnie? I plączą się cienie pod niską powałą, i coraz jest ciaśniej, i duszniej, i głośniej. Bo oto włóczędzy z przeszłością swą mroczną dla ludu się stają wyrocznią. Mówimy o wojnach w dalekich krainach, zmyślamy bogactwa zdobyte, stracone. Słuchają jak mszy, dolewają nam wina. I dziewki przysiądą się też ośmielone. Do ognia dorzuci przebiegły gospodarz. Noc długa, korzyści mu doda. Rozgrzani snujemy niezwykłą opowieść, zazdroszcząc im tego, że tacy ciekawi, choć mają, co każdy powinien mieć człowiek, a za byle co już gotowi zastawić, by włóczyć się, szukać i błądzić jak my i żyć bez pór roku, bez nocy i dni. Pijemy i każdy już ma coś na oku. Ten nocleg w piekarni, ten pannę piersiastą. Świt znajdzie nas znowu za miastem na stoku, gdzie nikt tak naprawdę nic nie ma na własność, a im pozostanie piosenka i sny. My, dzieci wolności, bezdomne my, psy. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl